Witam, jestem Zenek, to jest Civka 6, ciąg dalszy rozgrywki Indiami. No jest lekka rzeźnia, cały świat wypowiedział mi wojnę, Scytia przyjechała to chyba wszystkim co miała. Jak to wygląda? Najsilniejszy jest Rusek, później Scytia. Jestem trzeci od końca, zajebiście. Imperium Azteka, dobra, Azteka podbije, to ostatnie jego miasto. No, oczywiście te badziewiaszcze katapulty, te kusze nie mogą zaatakować. Bo po co? Skoro jest góra, to po co mają atakować? Dobra, czy to z kimś mógłbym podpisać pokój? Zawrzyj pokój z Ameryką. Co ja mógłbym mu dać? Przyjmij propozycję, nieważne. Dobra, z Ameryką mogę podpisać pokój, a może z Scytią będę mógł podpisać. Zawrzyj pokój. Scytia nic nie chce. Twarda zawodniczka. Dobra, Scytia nic nie chce. Może Rusek będzie. Rusek jeszcze nie. No z kim tu mógłbym podpisać? No z Ameryką na pewno mógłbym podpisać pokój. Dam mu wino, przyjmij. Dobra. Dziękuję i adios. Dobra, to przynajmniej z Ameryką mam święty spokój. Minus 4 złota na turę. Dobra, to skoro z Ameryką mam święty spokój, to można by jakoś tutaj podziałać. Tych puścimy tu, tych tu. Rycerzyk. Powiedzmy tu. No i co teraz? Tych rozpykać? No, dałoby się. Przez tą rzekę się przeorać. Dobra, coś takiego. No, świetnie, tylko że te słonie nieźle w pierdol dostały. Krótko mówiąc. Boże, jak Jezus, za chwilę eksploduje z tym wybieraniem tych robotników ciągłym, kiedy każe mi spać. I nic nie robić, naprawdę. No ale tylko 20 damage'u, come on! No atakuj, klaunie. I on mi pewnie splunduje farmę i zajebiście będzie. Po prostu zajebioza. Dobra, tych można fortyfikować. Rycerz, coś może zrobić? Też się sfortyfikować. Teraz te słonie. Wjeżdżać tutaj. Wjeżdżać tutaj. Tych wyślemy tutaj. Tych tutaj. Ej, mam tutaj ryż. Dobra, ekstra. Można puścić robotnika. No i dobra, z tym badziewnym miastem muszę się tu męczyć, a ci już atakowali, ekstra. Dobra, tak. Oczywiście kusze gówno mogą zrobić w tej sytuacji. To można zrobić tak, to tak. Ten rycerz coś mógłby zrobić, powalony. Dobra, fortyfikuj się. No i następna tura, bo z tą Scytią to będzie jakiś hardcore. Dosłownie. Pokój, ale co on chce za ten pokój? Nie, spada, jak to miasto chce zdobyć. Skoro już tyle przeszedłem tu, idę po to miasto. Zobaczymy, co Rosjanin robi. No jest coraz bliżej, więc świetnie. Ma też tonę kawalerii. Konnicy w sumie. Przynajmniej Hongkong do niego naparza jeszcze. To ja jestem suzerenem Hongkongu, Nie ale chodzi o to, fajnie. że życie na lądzie jest dla mnie stos papierów i formularzy. Cała służba. Dobra, żegnam, żegnam. Odlewanie metalu, ale na co mi to odlewanie metalu? Dobra, zróbmy tą astrologię. Teraz tak, tą ekipę wyślemy tutaj. Tą ekipę tutaj. Co ja mógł zrobić? Gildię? Monarchia, o Boże, monarchię bym miał. 7 tur, dobra, boskie prawo, lecimy z tym krapem. A, ile mam złota? Minus 6, Jezus, naprawdę. Bank, 11 tur, to jest jakaś masakra. Pikinierzy. Dobra, chyba pikinierów albo słonia muszę zrobić. Tutaj chyba pikinierów muszę zrobić. Z 6 tur, ekstra. Rusak tu już dawno będzie. Tak, na szczęście to AI jakoś genialnie nie plądruje mi tych
heksów. Dobra, panie słoń. Boże, naprawdę on nie może tego zabić w jednym podejściu? No to coś takiego. Tutaj co chcę zrobić? Come on, 6 tur, pikinierzy 7. Może pikinierów? Może znowu robotnicy, no. Zaraz coś mi trafi, naprawdę. Dwadzieścia tylko? Czy tak pisz? Dobra, tam ekipę leczymy. Może idź precz z tym robotnikiem, w pizdu najlepiej. Teraz tak, czy ja chcę ich tu leczyć, zostawić na tym wzgórzu, czy ich leczyć? Jeszcze mi tutaj coś splądrował już. Kalkuta już jest otoczona, ale on nie atakuje tej Kalkuty, więc no super. Dobra, idź ten ryż zrób. Dobra, tych puścimy tutaj, tych tutaj. Zobaczmy, co ja mogę zrobić z tym miastem durnym jego. Oh, come on, Boże. O Boże, serio? Już to idzie jak krew z nosa dosłownie, atakowanie tego miasta. Poważna porażka? Come on. Może żeby te kusze chociaż mogły to strzelać, może tutaj jak wlezą, to będą mogły strzelać. Dobra, atakuję ten słoń. Jest farma, to sobie ją splądruje. Najwyżej. Ło, wow, zajebiście. Poważna wygrana. Dobra, leć tutaj. Rycerz niech to wyjaśni. No najgorsze jest to, że teraz cały czas tracę hajs. To jest beznadzieja. Dobra, tam ekipa nie ruszam nawet. Tym mogę dać jakiś awans, żeby walić to. Let's go. No z tą scytem jeszcze bym sobie jakoś poradził, ale jak ten rusek tutaj przyjedzie, to dosłownie będzie jak w 39. Jeszcze te hucznicy. O, 23 damage, to grubo. Dobra, ta scytia się wycofała. Teraz bym musiał tego gościa tu porobić. Co tu się dzieje? Dobrze, że ten Hongkong jest tutaj, Jezus Maria, to ten rusek jest tak tu spowolniony. Ustalaj kurs. Okej. No dobra, to może to teraz. Wielki człowiek, nie wierzę, kto taki? Inżynier. Dobra, niech będzie ten inżynier, ale daj mi te katapulty, bo mnie dosłownie coś tu zaleje za moment. Że naprawdę on tu się wyleczył. 8 złota na turę, to jeszcze parę tur. Ciekawe co się wtedy wydarzy, czy mi jednostki będą dezerterować, czy jaki wuj. Dobra, panie rycerz. Wyjaśnijmy tą ekipę. Ten ma awans, to słodko. Naprawdę. Teraz tak, rycerzyka puścimy tu, że to mu na zdrowie nie wyjdzie na pewno. Ale przynajmniej łuczników wyjaśniłem. No nie było tak źle nawet. Tu jest inżynier. A, dobra, dokąd tą ekipę mogę puścić? Chyba tu ich puścimy. Słonie niech przez rzekę zaatakują. Jeszcze jest katapulta, okej. Okay. Boże, nie zabiją ich, come on. Jeszcze awans dostanie, jakiś się zaleczy, to będzie zajebiście. Okej, okay, produkcja.
Co ta ekipa może zrobić? Mury chyba nie są mi potrzebne, ale jakieś jednostki wojskowe by się przydały. Pikinierzy, a chyba słonie. Chodzi na to, że słonie. Najlepsza opcja. Dobra, tak, tę ekipę podleczymy. Tutaj jakiś badziewiaszczy kreten stoi. Trzeba go załatwić. Zabiją czy nie? W pierwszym podejściu, nice. Żegnam, 49 ustali w Bęcki. Trochę niefajnie. Ej, osadnik to jakiś przyszedł, Azteka. No i ta ekipa może strzelać do miasta, niesamowite. Dosłownie. Dobra, ona przynajmniej jest okrążona, więc teraz się nie będzie już chyba mógł leczyć. Może to idzie dosłownie jak krew z nosa, to atakowanie tych miast teraz. Poważna porażka, plądrowanie drogi. Dobra, splądrujemy sobie farmę. Tych można tutaj zabunkrować, tych też. Kusznik? Ej, to fajnie, dobra. Wyślemy go tutaj. Oj, fajny ścisk tutaj jest, Jezus Maria. No nic. Tak, mam złoto, ja chyba złota potrzebuję, więc niech oni cały czas na tym złocie pracują. Tu jest też jakieś złoto. Tutaj jakieś ryby nawet. To niesamowite. Dobra, coś takiego, 7. Ach, rycerz, co on mógłby zrobić? Budowany cud, dobra, uśpić to na razie. Też można fortyfikować się, następna tura. Rusek jakoś się zbliża, no niespecjalnie. Wiktoryja i zobaczymy, co ta zrobi. Zabawnie to wygląda, naprawdę. Splądrowała coś? Chyba niespecjalnie. Miasto oblężone. Miasto obłożone. Dobra, co ja tu chcę? Starożytne mury? To są trzy tury. A tu nie ma w ogóle żadnych jednostek, nie. Ja tu sobie zrobię chyba pikinierów jakiś. To jest 8 tur, kusznicy i słonie 5. Pikinierzy to jest 2 razy tyle praktycznie. Dobra, słonie muszą być. To jest najlepsza opcja chyba na chwilę obecną. Dobra, let's go. Ten krab. No, nie udało im się, a szkoda. To słonie ich wykończą. Dobra, żegnam. Tutaj sobie podjedziemy. Niech się leczą. A, uniwerek 20 tur. Co oni mogli zrobić? Szlaki dalej sobie działają. Uniwerek 21 tur. No jednostek to chyba nie chce. Może jednostki wojskowe to dalej robić. Rycerz 17, waru. Kusznicy. Ej, nice, tu mogę robić wszystko. 23 tury arkebuzer, nie, come on, naprawdę. Dobra, słonia chyba. Zdobędę to miasto i chyba podpiszę z nim pokój, bo to nie ma sensu tu się kotłować z tym jeszcze. Niewielka porażka. Coś jeszcze? Kusznicy. Oczywiście przejść nie mogą, bo po co? A, rycerz, można dać mu awans. Ciężkiej kawalerii. O, to może być taki awansik. Ten słoń. Coś może zrobić. Teraz włącz mi katapultę, bo coś mnie tu trafi za moment. Gorzej jak mi Amerykanie jeszcze wypowie wojnę, to będę znowu miał GG. Rosjanin jedzie, jedzie i dojechać nie może. Tak, tą ekipę puścimy tutaj. A, tutaj coś mogę zrobić. Tego typa porobić by trzeba było.
mi tu splądruje jeszcze zaraz farmę, to nie będzie fajnie. Dobra, cisnę. No oczywiście nie zginął. Po co miałby ginąć, nie? No i zaraz się wyleczę na farmie i tyle będzie z tego mojego wojowania. Dobra, poważna wygrana. Naście 48. Rycerzyk, co mógłby zrobić? Tutaj pocisnąć tego gościa? Chyba tak. Boże, jaki koszul. Dosłownie. Dobra, coś takiego. Tuż Rusek przypłynął, no nie wierzę, naprawdę. Jeszcze mi zajmie robotnika. A, shit. Takiego. Następna tura. Pokój. Nie ma takiej opcji. Co on ode mnie chce? Trufle, złoto. I co takiego? Otwarte granice? No może być nawet taka chińska propozycja. Nie jest najgorsze. Minus 13 złota? Ej, serio? Oh my god. Będę mógł sobie wybrać monarchię. Dobra, to będzie lepsze na pewno, chociaż ta oligarchia daje mi plus 4 siły, więc no nie wiem, czy w monarchię chcę iść tak na dobrą sprawę. Dobra, Rosjanie się tam kręci, jak... No dobra, Scytia została wyparta. Jezus Maria, to wybieranie tych jednostek. Dobra, boom. Ej, serio? Taki beznadziejny atak? Dobra, żegnam. Pięć sił boje przeciwko jednostkom uszkodzonym, przeciwko jednostkom stacjonowym w dzielnicach. Dobra, wezmę sobie to. A teraz tak, z tą katapultą. Dobra, stąd się ta Scytia wyniosła. Tych damy sobie tutaj, tych tutaj. Jeszcze mu wyjaśnię ten taran. Tyle w temacie. No i do widzenia. No dobra, Scytia jakoś ogarnięta została. Okej, coś takiego, tylko że on tutaj ma kurczę włóczników. Trochę martwi. No i tego konia nie mogę zaatakować w żaden sposób. A tu jest jakiś cholerny koń jego. A dobra, tutaj awansik. 12 złota na turę tracę, świetnie. A Boże, i to przeżyło, no serio. No nie wierzę, naprawdę, ten gościu przeżył. Nie ma nic energii, ja go nie mogę zaatakować praktycznie. Znaczy, co za kpina. Jeszcze... A, to jest, myślałem, to jakaś rosyjska konnica, to konnica z Lizbony jakiejś. Dobra. Tu mi Rusek przyjechał, ten jak śpi tutaj. No całą ekipę dokąd wysłać? Do Hatusy chyba. To jest 6 złota. Dobra, leć tutaj, 7 złota na chwilę pracę. Ekstra. Pewnie, że nie mogą zaatakować. Wielka wygrana. Dobra, tą ekipę puszczę jakoś tutaj. A co ma ekipą atakować? Nie atakować. Dobra, pytanie, czy Scytia chciałaby pokój podpisać? To jest ciekawa sprawa. Nie chcę. No to żegnam. Dobra, co z tymi słoniami? Jak puszczę tutaj. No i ciśniemy tą mieścinę. Czy ona się leczy? Ten się nie będzie leczyła.
Wielka porażka. Dobra. Let's go. W następnej turze chyba to zdobędę. Mam nadzieję. Tu już pierdol poszedł ostry. Dobra, coś takiego. No i ten słoń cudowny. Jak tu stoi? Dobra, następna tura. Scytia pojechała, tylko mi tutaj trochę ciśnie tutaj obok tego miasta. Pytanie, czy oni coś tu splądrują. Rosja. No, ruszyli się jakoś. No on tu chyba ten, przez to bajoro chce się dostać do mnie. Trochę niefajnie, ja tutaj dzielnicę kurczę sobie robię biznesową. Idź precz. No ci pikinierzy tu się przydadzą, nie powiem. Co tu się jeszcze opierdziela? No, ci miasto atakują Hongkong, to niefajnie, jak to zdobędą to będzie słabo. Latarnia z Faros, to już chyba zostało zrobione 100 lat temu. Dobra, tutaj można podziękować temu. A co, to była jego stolica, czy to była jego stolica podstawowa? Dobra, chyba do widzenia. Okej, czy to jest do zdobycia? Niewielka porażka. Że mi ten słoń tu nie padł tylko. Zrobimy taki mek. Dobra, GG. Onki donki, słodziutko. Dziwne kobiety leżące w sadzawkach i rozdające mi. Dobra. Żegnam. Teraz tak, jak chcę zmienić ustrój, tu mam plus 4 do siły bojowej. A monarchia i republika kupiecka, dwa szlaki handlowe. No nie wiem, czy chcę wymieniać tą oligarchię, bo ona mi daje większą siłę. Zachowamy sobie miasto. Naprawimy pomnik. Zrobimy co? Humanizm, gildię, tradycję morską, może humanizm. Dobra, to teraz tak, ta ekipa wjeżdża tutaj na chatę. Ta ekipa tutaj. Ty może dać awans. O, jak miło. Dobra, bye bye. Mam nadzieję. No i żegnam. Rycerzek zrobił swoje, nice. Okej, teraz tak. Prze, nie, czy włączy się ta katapulta? Dobra, tak. I tak, GG. Dla tego gościa. A teraz tak. Tą ekipą podjeżdżamy tutaj i wjeżdżamy tutaj. Mister Rycerz. Hello. No i słoń poprawi chyba, mam nadzieję. Tak jakby. Buenos Aires wypadałoby przekabacić. Czy mam jakieś kurcze blade emisariusze? Niespecjalnie. Byłoby całkiem fajnie, jakby się udało to przekabacić. Inkwizytor buddyjski. Świetnie. Dobra, słonia niech się leczą. Ta ekipa sobie przejdzie na to wzgórze. Teraz te słonie jeszcze to są tylko włócznicy, to mnie trochę nie bawi. Ale dobra, niech tu będą. Tą ekipę puścimy tutaj. Pikinierzy? Czy oni coś mogą zadziałać? Mogliby tych gości porobić. Nice! 100 damage, wow, nice! O, ale pocisnąłem tą scytię. Jak to wygląda? To jestem najsilniejszy? Zaraz, a nie, bo to chodzi o stolicę. Boże, ile ma Scytia siły? 800 już ma tylko. O Boże, ale ich wyjaśniłem. Rusak ma 2000 siły. Ja kontroluję ile? Jedną stolicę. Okej, okay, a nauka? Ile mam nauki? 77, Piotr 90, Montezuma 7. Dobra, Montezuma już nie istnieje, ale ci cisną nieźle. Cała reszta. A Boże, muszę tę wojnę skończyć z Scytia. Czy ja chcę skończyć wojnę z Scytią?
mógłbym spróbować, ale czy ona będzie chciała? To idź precz, teraz się na Ruska trzeba przygotować. Dobra, to jeszcze jedna tura, gdzie jest Rosjanin? On mi tutaj już przypłynął. Co tu się dzieje? No, Hongkong padnie, to będę miał przerąbane, no może nie przerąbane, ale mi przejdzie zbyt łatwo to wszystko teraz, jak Hongkong padnie. Okej, okay, awans dostępny. Nice! Nie mam złota. Minus 20 złota na turę, are you serious? Czemu minus 20 złota na turę 3? Nie oceniaj kogoś. 17. A co ja mogę zrobić? Szkutnictwo przy balistykę. Dobra, może balistykę. Mamy FGA tutaj. Spichlerz niech będzie. Teraz cisnąć tą mieścinę? Można by cisnąć, tylko trzeba te słonie naprawić. Katapulty. Naprawić. Tą ekipę puścić tutaj. Tych gości. Naprawić. Robotnik niech to naprawi. Dobra, tutaj tą resztę można zostawić. Tutaj tam jeszcze jakiś osadnik się kręci, lol. Dobra, coś takiego i mam ile? 20, 18 złota na turę tracę ekstra. Scytia się już całkowicie wyniosła z moich ziem. No to na Rusków się trzeba będzie przygotować tylko. Spoko loko. Może ta saletra mnie tutaj kusi, tylko jak ją dorwać, to jest pytanie. Jak Rosjanie ma taką samą armię jak ta Scytia, no to też ich szybko porobię. Dobra, tego można tutaj sobie naprawić. Robotnik niech ciśnie tutaj. A, no i teraz tak, te słoniszcze wszystkie. Czy tu jest coś, co ja mógłbym zaatakować? Słonia mogę wycofać tutaj. Tych gości tu zostawić, rycerzek niech się leczy. A, dobra, tą ekipę podleczymy. Tą ekipę puścimy tutaj, a tu jest jeszcze jakaś konnica. Zaorać to. Nice. Dobra. Tych ziomów puścimy tutaj, no i sam raz jestem na Ruska przygotowany. Ci niech się leczą, tu też trzeba sobie będzie podleczyć całą tą armię. Coś jeszcze? Niewielka wygrana, może damy mu awans? Ciężką kawalerię, bo chcemy to. Dobra, te słonie tutaj sobie kampią. No pytanie, czy mi tylko Amerykanie nie wypowie wojny, to jest zagadka. Dobra, skończę turę, zobaczymy co się stanie, jak mi spadnie złoto. A czy ja chcę pokój z tym gościem? Bo tak, wypowiem mu znowu wojnę, to znowu dostanę jakąś masakryczną karę do wojowniczości. Ja mu zostały dwa miasta. Dasz mi miasto? Przekazanie? Nie. To odpada, gościu. Nie ma takiej opcji nawet, żebym... Nie wiem, czy ja to chcę od niego, się przygotować na Rosję. Teraz to on mi chce dać te miasta, czy ja mu mam przekazać te miasto? Teotihuacan, przekazanie Teotihuacan, bla 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 bla. Nie wiem, czy ja chcę z nim pokój podpisywać. Nie, chyba sobie zdobędę to jego miasto. Tą jego nową stolicę przyda się. Scytia, chcesz ze mną pokoju, okej. Okay. No taki pokój może być. Ej. Ale tutaj więcej hajsiwa. A
No nie chcę już tego pokoju, Boże, co za przybite AI. Aż w mordę jeża. Dobra, spadaj. Imponuje mu moja kultura, świetnie. 35 punktów kultury, natura jest 1300 rok, ekstra. Dobra, czy ja tu mam pikinierów? Mam. Czy mogę zaatakować? Niespecjalnie. Dobra, weźmy sobie tych gości tutaj na razie. Może ten, kurczę, ta waleta byłaby fajnym sojusznikiem. Naprawdę. Co ja bym chciał tu zrobić? Ile mam złota? Minus 23. Czy ja będę tracił jednostki teraz? 50 za jednostki. Co to jakieś złoto i produkcja, wielki inżynier, nauka. To... Pójdziemy w to złoto. Jest tak, dzielnica biznesowa, może być. Powiedzmy, że tutaj chyba. Bo na górze tego się nie opłaca budować. Dobra, coś takiego. No i lecimy z tymi miastami tego gościa. Nie będę tu się czaił. Katapulty wyremontowane. A, coś tu zostało splądrowane jeszcze? Dobra, to idź tu. Słonia puścimy jakoś tutaj, tego słonia tutaj. Kusznicy. Czemu oni nie mogą nic zrobić? Może to nie kusznik, tylko robotnik. Dobra, tutaj. Ten gościu, niech przejdzie tu, ty tutaj idź. Okej. Okay. Ci mogą coś splądrować. Szlak plądrować? Dobra. Hajs się przyda, plus 50. Mam dwie tury jakieś. A teraz tak, słoń. Puścimy tutaj słonia. Na pewno. Tego gościa damy tutaj. Porobił to? No niesamowite jest dosłownie. Dobra, tutaj żegnam konnicę. Okej, okay, nice. A tych gości? Jak najbardziej. Może teraz jakiś pokój podpiszę, bo ja raczej i tak nie będę je atakował, bo te jej miasta są zbyt daleko. A poza tym jeszcze Rusek na mnie ciśnie, więc to odpada. Ale mogę mieć porobić całą tą armię, żeby nie była zbyt mocna. Chociaż to też nie jest najlepsze rozwiązanie, bo z kolei jakieś inne AI może ją zaatakować i wtedy będzie miało łatwiej. Dobra, tutaj giniecie sobie. Naturalnie, albo i nie, może ci zginą? Nie, zginą? God damn it. Dobra, to tutaj wjedziemy słoniami, żeby odciąć drogę ucieczki tej konnicy. Dobra, coś takiego. Słoń może przez rzekę zaatakować. Coś w tym stylu. No, z tym złotem to jest problem, goddammit, nie powiem. Dobra, tego ziomeczka puścimy tu. Niestety Rusek zdobędzie ten Hongkong. Co mnie trochę martwi. To był mój, kurczę, blady sojusznik. Miałem produkcję jakąś tam dzięki niemu zawsze. Goddammit, jedna tura i będzie dzielnica biznesowa. Wow, niesamowite. Dobra, leć goście tu. A te słonie. Musimy tutaj, niech się leczą. Giniar, jedna tura. Tą ekipę też można fortyfikować. Te słonie też stąd zabieramy. Dobra, next tura. Ale ja będę kończył ten odcinek, tak naprawdę. To jeszcze jest jeden osadnik. Dobra, to miasto też zdobędę raczej bez problemu. Te katapulty już mają niezłego powera. Jeszcze są jakieś kusze i nawet łatwiej jest zdobyć to miasto niż tą pierwszą jego stolicę. Amsterdam. Nice, jakoś się wybroniłem z tego wszystkiego. Dobra, to tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie, do zobaczenia w następnym. Na razie, hej.